Śniadanie dzisiaj w biegu. Pamiętasz, po jakie auto idziemy? Po Mercedesa. No, po 190. A co, go kupiłeś? Nie, nie kupiłem, ale nagramy z nim wideo. Chodź. Zamykamy. No. Pewnie, że tak. No, widzisz, jak się fajnie zielono zrobiło u nas na ulicy? Jakie ładne domy mamy. O, tu jakie żaluzje fajne. Zewnętrzne, superowo. O, tu zobacz, jaki kamper u pana sąsiada. Co? Tatka to jest. To jest? Tatka to jest. A tatka, tak, to jest dziadka tatka. Tatka dziadka. A tam zobacz, jaka ifa stoi, strażacka. Widzisz, ile tu jest fajnych sprzętów przy suszy gościu? Tam 60 jeszcze pracuje. Dziękuję, Władek. Proszę. Wszystko nagrywał Władek. Młody operator motokroniki. A tu, proszę państwa, 190, która dzisiaj w szerszym materiale będzie pokazana. Auto w pięknym stanie, w pięknym zestawieniu kolorystycznym. Trochę więcej opowiem wam później o samym modelu. I o tym zestawieniu kolorystycznym też, bo takie zestawienie kiedyś występowało na Mercedesie, którego miałem w garażu w Zakopanem. No to taka zapowiedź na chwilę obecną. Tu jeszcze na zachętę pokażę wam, zobaczcie, wnętrze. Auto jest oczywiście przed wszystkimi pracami, więc tutaj jakieś drobne, ewentualnie niedociągnięcia, wiadomo, tutaj coś do wymiany będzie, ale spójrzcie, jaki tutaj mamy stan tego samochodu. To jest turbo petarda po prostu. Miodzio. To wszystko po prostu sprawia takie wrażenie, że normalnie szok. Tu nawet mamy szyberdach i to szyberdach taki, jak miałem w swojej 190 z kotwicą. Słucham? Siemanko. No i jak? Super! Ty to byś nie pomyliła, czy byś pomyliła na pewno z tym Cosworthem, którego mieliśmy. Nie, dla mnie one wszystkie tak samo wyglądają, więc to wiesz. Nie. Gdzie Wadziulo? Wadziulo zjadł bułę i se poszedł. Nie pojawia zainteresowania? Nie, no jechał przecież ze mną. No to tak. To tyle na teraz. Będzie więcej. Gdzieś się nim przejedziemy, może w jakiś ładniejszy plenerek. Pijemy kawkę jeszcze? Nie. To poproszę. Miodzio. Ostatnio, proszę państwa, po tym wyciągnięciu Poloneza i teraz jeszcze jak na tego Mercedesa patrzę, to już mnie nachodzi.
na jakieś zakupy i pewnie szybko się to teraz po tym szale komunijnym wydarzy. Jak tam Edson? Dobrze. Dobry jest? No tak, to jest do wymiany. Pewnie coś tam spadło na niego i się stłukło, no nie? Jest taka owiewka, wiesz, żeby szybę otworzyć i żeby tak nie wiało do środka.